zapadłaś na ten kanał, to znaczy jedno. Masz problem z niedoskonałościami i nie chcesz czekać na efekty wspaniałej pielęgnacji, którą właśnie używasz. Chciałabyś teraz, zaraz, za chwileczkę wyjść z domu, a masz takie stado nieprzyjaciół jak ja. Więc koniecznie zostaj ze mną, ponieważ ja powiem Ci, jak fajnie i jednocześnie naturalnie zakamuflować te wszystkie niedoskonałości. Pierwsze co robię, to standardowo nałożę na twarz podkład. I tutaj oczywiście zrobię to troszeczkę inaczej niż zwykle, ale pokażę Ci, jak można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie to, aby tradycyjnie nałożyć po prostu najpierw podkład, a później specyfik, który za chwileczkę Ci pokażę. Cudo, o którym będę mówiła w tym odcinku, jest to podkład kryjący Dermacol, o którym być może już kiedyś słyszałaś lub czytałaś na internecie. Ten podkład charakteryzuje się tym, że jest bardzo gęsty i bardzo kryjący. Dzięki temu, że ma taką konsystencję, zdecydowanie może posłużyć nam jako taki środek, składnik naszego podkładu normalnego. Możesz po prostu użyć swojego normalnego podkładu i do tego dodać odrobinkę dosłownie właśnie tego podkładu, o którym mówię, podkładu Dermacol, i dzięki temu uzyskasz troszeczkę większe krycie niż Twój podkład standardowo Ci daje. Również możesz użyć tego oto podkładu w taki sposób, że wklepiesz go miejscowo w te obszary, które właśnie masz zaognione lub które chciałabyś po prostu przykryć. Jeszcze jednym sposobem na to, aby użyć tego produktu, jest delikatne zmieszanie go z Twoim korektorem, którego używasz, i naniesienie go w odrobinkę pod oczy, gdzie jeżeli masz spore zasinienia i spore niedoskonałości związane z tutaj linią łez, to dzięki temu również możesz je skorygować. Osobiście odradzałabym używanie go jako głównego składnika makijażu, czyli jako po prostu podkładu, ponieważ jest on bardzo kryjący i jeżeli użyjecie go tylko i wyłącznie jako głównego składnika makijażu w postaci podkładu, to niestety, ale możecie uzyskać bardzo, ale to bardzo nieładny efekt. Ja już kiedyś na swoim kanale testowałam ten podkład, kiedy jeszcze nie miałam bladego pojęcia o tym, co to jest. I powiem szczerze, że to nie był dobry pomysł. Generalnie tamten efekt mnie nie zachwycił i dlatego też przez jakiś czas dochodziłam do tego, jak uzyskać efekt ciekawy, efekt pożądany i jak po prostu zastosować ten właśnie kosmetyk. Jeśli chodzi o pierwszy sposób, czyli metodę wymieszania sobie tego produktu z podkładami, to ja robię standardowo tak, że zawsze nakładam sobie na dłoń odrobinkę podkładu, którego najbardziej lubię używać i który po prostu najlepiej się zachowuje na mojej twarzy. I do tej mieszanki daję dosłownie kropelkę tego produktu, tak aby po prostu zagęścić odrobinkę naszą mieszankę, i następnie dłońmi, oczywiście na twarz, która wcześniej jest posmarowana kremem i kiedy krem się oczywiście wchłonął, to wtedy nakładam takimi kropeczkami sobie tą mieszankę na twarz, z szczególnym uwzględnieniem tych miejsc, w których chcę mieć największe krycie. Proponuję rozsmarować podkład pędzelkiem. Ja w tym celu użyję flat topa z firmy Hakuro. Jest to pędzelek H50S i tym pędzelkiem oraz ruchami stemplującymi, możecie również użyć gąbki, wprowadzam podkład w twarz. Omijam okolice oczu, tak aby bardziej nie obciążać tej skóry. Użyję pod oczy mieszanki korektora z odrobiną tego produktu. Bardziej naturalny efekt. Możecie również użyć w tym celu gąbki, ale ja uważam, że dłonie jednak najlepiej wprasowują podkład w twarz, ponieważ są po prostu ciepłe, a ciepło dłonie jednak czyni cuda. Jeżeli pominiecie ten krok, to niestety, ale z naturalnego wyglądu twarzy nici. Na Waszej twarzy wtedy pozostanie po prostu taka grubsza warstwa, której niestety pędzel nie jest w stanie wprowadzić w naszą cerę i wtedy to nie będzie wyglądało dobrze.
resztkę, którą mam nad palcu, wklepuję w okolice oczu, ale nie dokładam tam produktu, tylko po prostu to, co mi zostaje od dociskania produktu w twarz, to delikatnie wklepuję w okolice oczu. Pamiętajcie o tym, że aby podkład ten był podkładem kryjącym, nie możecie go rozsmarowywać na twarzy, tylko musicie go wstemplować, a następnie właśnie jakby niejako wprowadzić w skórę, czyli tak jakby go docisnąć. Moja sprawdzona metoda na to, aby pozbyć się nadmiaru produktu z czoła, które szczególnie zaczyna się szybko świecić, proponuję zaraz po nałożeniu podkładu troszeczkę tego nadmiaru odcisnąć w ręcznik papierowy. Ja to robię tak. To świetny sposób na to, aby pozbyć się nadmiaru produktu przed tym, kiedy utrwalimy go pudrem, gdyż jeżeli macie go za dużo, to po prostu, nawet jeżeli przypudrujecie go najlepszym pudrem na świecie, to może to być efekt takiego ciastka. Dlatego też właśnie ten sposób i ta metoda pozwala na to, aby właśnie pozbyć się tego nadmiaru, który jest widoczny na ręczniku papierowym, a dzięki temu nie będziecie go miały później na twarzy i też tego nadmiaru nie utrwalicie pudrem. Kolejny sposób, w który mogę Wam polecić użycie tego produktu Dermacol, jest to, tak jak powiedziałam na wstępie, nałożenie sobie odrobinki tego produktu, dosłownie odrobinki takie, jak teraz możecie widzieć, wklepanie w pojedyncze miejsca, w które macie niedoskonałości. Dzięki temu macie pewność, że tylko w tych obszarach macie odrobinkę więcej kryjącego produktu, a cała twarz jednak wygląda nadal dość naturalnie, pomimo tego, że macie nałożony podkład. Produktu tego możecie również użyć jako bazy na powieki. Ja biorę zawsze odrobinkę i wklepuję sobie w powiekę. Jak widzicie, produkt ten jest bardzo kryjący, więc dzięki temu, jeżeli macie cerę, która ma dość dużo takich właśnie naczynek na powiekach, takich popękanych, drobnych jakichś pajączków, to dzięki temu właśnie od razu zakamuflujecie ten efekt i nawet jeżeli nie będziecie używać później żadnych cieni, to dzięki temu osiągniecie efekt właśnie od razu takiego bardziej rozpromienionego i otwartego oka, co możecie teraz widzieć, widząc jedną stronę twarzy i drugą. Ostatnim krokiem, który ja polecam, aby sobie zastosować właśnie ten produkt, aby troszeczkę jednak pozbyć się niedoskonałości z naszej twarzy, jest to, aby wziąć swój ulubiony korektor, nałożyć go odrobinkę na dłoń, następnie dodać odrobinkę dosłownie Dermacolu, wymieszać te produkty ze sobą i delikatnie wklepać pod oczy. Ostatnim krokiem, aby nasza cera z niedoskonałościami, które przykryłyśmy, była dobrze wyglądająca, jest delikatne przypudrowanie jej, dlatego ja zalecam użycie pudru sypkiego, bo on daje najbardziej naturalne wykończenie. Ja w tym celu użyję pudru sypkiego od Ben Nye w kolorze banana. I również w obszar pod oczami nakładam ten sam produkt, tylko po prostu innym pędzelem. Tak wygląda moja twarz po użyciu tego produktu. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten efekt. Ja ogólnie, kiedy mam takie niedoskonałości, jakie widziałyście na wstępie, to tego typu krycie, które mam teraz, mnie zadowala i cieszy mnie to, gdzie osiągam taki efekt, jaki jest teraz, ponieważ moim zdaniem jest to najbardziej naturalny efekt, jaki można osiągnąć w sytuacji, kiedy potrzebujemy krycia. Ponieważ, jak wiemy, nie da się czegoś ukryć bez przykrycia. I tutaj takie całkowite wyeliminowanie tego, aby nie było widać, że mamy cokolwiek na twarzy, jest po prostu w mojej opinii niemożliwe do zrealizowania. Dlatego ten efekt, który ja mam tutaj i który Wam prezentuję, jest efektem takim najbardziej naturalnym. Oczywiście potem dochodzą też inne kosmetyki, które mają rozświetlić naszą cerę, podkreślić nasze kości policzkowe i nadać naszej twarzy efekt trójwymiarowości. Ale oczywiście to nie jest temat dzisiejszego odcinka, dlatego też dzisiaj tego robić nie będę. Dzisiaj po prostu chciałam Wam zaprezentować, jak i na ile sposobów można użyć właśnie produkt, o którym wspomniałam na wstępie, czyli produkt Dermacol oraz jak pozbyć się
widocznych niedoskonałości, jeżeli potrzebujecie je zakamuflować tak, aby wyjść gdzieś i aby się czuć dobrze we własnej skórze. Mam nadzieję, że tego typu filmik Wam pomógł, że sięgniecie po ten podkład i wytestujecie go na te kilka sposobów, o których ja Wam wspomniałam. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście już do czynienia kiedyś z tym produktem. Jeżeli tak, to napiszcie, jakie miałyście pierwsze doświadczenia, ponieważ ja miałam dość przykre. Dopiero po jakimś czasie wytestowałam to, jak mogę go używać. Dajcie mi również znać, czy filmik ten okazał się przydatny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciukasa do góry. Dzięki temu będę wiedziała, że tego typu filmiki poradowe są dla Was filmikami cennymi. A ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i ślę Wam moc pozytywnej energii. Pa!